Kiedy święta tuż, tuż, spotykają się duzi i mali, by podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i spędzić ze sobą czas. Niemal w całej Polsce na miejskich rynkach organizowane są wigilie. Do długiej listy miast dołączyła także Bobowa. Chcemy w ten sposób zachęcić wszystkich do wspólnego przeżywania tych wyjątkowych świąt i przede wszystkim, żeby można się było spotkać, porozmawiać, złożyć sobie wzajemnie życzenia. To cementuje, integruje całą społeczność i mam nadzieję, że Wigilia na Bobowskim Rynku będzie się rozwijać coraz bardziej i że coraz więcej ludzi będzie tutaj przebywać, także na lata następne już dzisiaj zapraszam. Inicjatywa wigilijnego spotkania na Bobowskim Rynku sprawdza się od lat. Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych, rynek i tak tętnił życiem. Podobnie jak w latach poprzednich, mieszkańcy dopisali, są też osoby przyjezdne, które tutaj goszczą u nas. Bardzo się z tego cieszę. Spotkanie rozpoczął poświęceniem opłatków oraz błogosławieństwem zebranych ksiądz Marian Jedynak, proboszcz parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Bobowej. Pobłogosław te opłatki i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi do pomóc drugim i dzielić się wszystkim po bratersku. Pozwól też, abyśmy wspólnie ze wszystkimi ludźmi sławili ojcowską Twą dobroć przez Chrystusa, Pana naszego. Życzenia uczestnikom spotkania złożyli burmistrz Wacław Ligenza, przewodniczący Rady Miejskiej i sekretarz miasta Zdzisława Iwaniec. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym, mimo chłodu i niezbyt sprzyjającej aury, jednak duża grupa mieszkańców i gości pojawiła się tutaj na Bobowskim Rynku, z czego bardzo się cieszę. Dziękuję za skorzystanie z tego zaproszenia. Z okazji zbliżających się świąt w imieniu Rady Miejskiej chcę Państwu złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, wszelkiej pomyślności w gronie, żeby te święta były spędzane w gronie osób bliskich, znajomych i ciepła płynącego z Żubka Betlejemskiego. Na nowy rok 2015 życzę Państwu wszystkiego dobrego. Przy dźwięku kolęd łamano się opłatkiem i składano życzenie. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Było nastrojowo i wigilijnie. Dla zmarzniętych kuchnia serwowała gorące posiłki. Na gości czekały specjalnie przygotowane pierniki i sianko, które przywiózł święty Mikołaj. Dla tych, którzy nie mają pomysłu na przystrojenie wigilijnego stołu, uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących przygotowali w sali koronki świąteczne dekoracje. Ani chłód, ani wiatr nie przeszkodził mieszkańcom gminy we wspólnym świętowaniu. A w miarę upływu czasu Bobowski Rynek rozświetlił się świąteczną dekoracją.